Radio Concita, w dalszym ciągu. Państwo, w galerii Kukuczka w Istebnej doszło do kolejnej prowokacji, jeżeli możemy powiedzieć artystycznej czy pseudoartystycznej. Autor, pan Piotr Jakubczak, zaprezentował obrazy, karykatury polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nazwał tę wystawę Polska Golgota, czyli ołtarz hipokryzji. Na tych obrazach możemy zobaczyć m.in. prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego na krzyżu, obok postaci Pana Jezusa w koronie cierniowej, a także w formie piety przedstawioną Matkę Bożą zamiast Matki Bożej, pani premier Beata Szydło na kolanach trzymającą dyrektora Radia Maria Ojca Tadeusza Rydzyka i inne obrazy. Co ciekawe i takie też bulwersujące, to to, że autor, pan Jakubczak, przepraszając, uważa, że jest apolityczny, natomiast te karykatury mają charakter religijny, więc to też tym bardziej oburzające. Na naszej antenie bardzo serdecznie witam panią Temidę Sankiewicz-Podchorecką, krytyka teatralnego, publicystkę naszego dziennika. Witam serdecznie. Witam ojca, szczęść Boże ojcu, szczęść Boże wszystkim państwu, którzy nas w tej chwili słuchają. Ja chciałem poprosić panią o komentarz do tej sprawy jako krytyka teatralnego, jako publicystkę naszego dziennika, ale też jako człowieka, który patrzy oczyma na coś takiego, jak ta pseudosztuka. Więc muszę powiedzieć ojcu, że właściwie to już powinnam zobojętnieć po takiej ilości spektakli, które obrzydliwych rzeczy, które w teatrach oglądam, po iluś wystawach, które obejrzałam, gdzie wszystko właściwie sprowadza się do jednego, do zaszokowania i do jak gdyby, no, do prowokacji. Ta wystawa, o której mówimy, w Istebnej, to nie jest odosobniony przykład. Bo tego typu przedsięwzięć, takich antyartystycznych, które zasadzają się głównie właśnie na szokowaniu i na prowokacji widza, to jest dzisiaj multum. Obserwujemy to w sztukach wizualnych, w teatrze, w kinie, w literaturze. Myślę, że broni się jedynie muzyka, tutaj mówię o muzyce poważnej, to jest chyba jedyna dziedzina, która się obroniła i broni się nadal. Sztuka dziś w takim dość szerokim znaczeniu jest pozbawiona esencji, jest pozbawiona swojej istoty, jest pozbawiona wartości. Zabiera się stara się być publicystyką. Ja nie twierdzę, że nie ma być, że sztuka nie ma być wyrazicielką współczesnej cywilizacji. Owszem, ma być, niech będzie, ale ma budować, ma dążyć do prawdy, do opisywania świata, ale za pomocą prawdy, do promowania wartości, które są dobre, do promowania harmonii w sztuce, a nie dewiacji, agresji i szczucia na Kościół, na Polaków, na katolików. A w większości to, co dziś oglądamy w przestrzeni szeroko pojętej kultury, sztuk wizualnych, teatru, kina, to nie ma nic wspólnego z budowaniem. To jest wręcz przeciwnie, to jest niszczenie. A uderzanie w Kościół trwa już niemal od początku transformacji. Natomiast w takim nasileniu tej nienawiści, jaką obecnie obserwujemy, tego dotąd nie było. To się szalenie jakoś zintensyfikowało właśnie w ostatnim czasie. Myślę, że
od jesieni 2015 roku, od kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy. Oczywiście, że taką działalność trudno nazwać artystyczną, a Piotr Jakubczak, autor tej nieszczęsnej antywystawy, nie jest żadnym artystą. Jest człowiekiem do wynajęcia przez środowiska lewacko-liberalne. I to trzeba sobie uzmysłowić, żeby Państwo pamiętali, kiedy oglądają takie obrzydliwstwa, że to są ludzie do wynajęcia przez środowiska lewacko-liberalne. Podobnie jak Horvat, Frylicz, który zrobił wielką karierę w Polsce za pomocą obrzydliwego spektaklu Klątwa. I ma bezczelność pouczać nas, Polaków, jacy powinniśmy być. Ma bezczelność pouczać rząd, pouczać ministra kultury. To jest bezczelność niespotykana dotąd. Obcy człowiek, który przyjechał do naszego kraju, oczywiście został wynajęty przez dyrektora festiwalu Malta jako kurator i został wynajęty wcześniej przez dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie do zrobienia spektaklu. I on śmie nas pouczać. To są ludzie do wynajęcia. To nie są artyści, lecz funkcjonariusze ideologiczni. Tak zwani zadaniowi, tak ich określam, zadaniowi, wynajmują się za określoną zapłatą do tak zwanej czarnej roboty. To, co oni robią, te ich przedsięwzięcia, to zieje pustką intelektualną. Zamiast tego, co jest istotą sztuki, co ma człowieka podnosić, pobudzać intelektualnie, budować jego wrażliwość estetyczną człowieka, oglądamy obrzydliwe, pornograficzne spektakle promujące dewiacje homoseksualne. Najczęściej właśnie tego typu rzeczy oglądamy. Zamiast promocji rodziny tradycyjnej, czyli tata, mama, dziecko, oglądamy dyskredytację takiej rodziny, a w to miejsce propaguje się tak zwane związki jednej płci. Człowiek zaś w tych wszystkich przekazach jest pozbawiony godności osoby ludzkiej. Człowiekowi odbiera się podmiotowość i traktuje się go czysto instrumentalnie, stricte biologicznie, jako kawałek mięsa do używania, najczęściej w scenach erotycznych, na przykład w spektaklach. To wszystko, ja uważam, że to wszystko jest częścią diabelskiego scenariusza, za pomocą którego środowiska lewicowo-liberalne próbują zmieniać świat. Nie tylko zlaicyzować, ale wręcz zateizować świat. Stąd tyle w tych przekazach mowy nienawiści. Ale ciebie też. Bo przecież wulgaryzacja języka, wulgaryzacja obrazu, dobierana agresywna muzyka, zlaicyzować czy to wystawą, udowodzić. Zlaicyzować lub tej mowy udowodzić. Powiedziałabym wręcz, że mamy dziś do czynienia, może za mocno powiem, ale ja tak uważam, powiedziałabym, że mamy do czynienia dziś z satanizacją kultury. Atakowanie Kościoła, bardzo silne jest atakowanie Kościoła, bo Kościół stoi na straży wartości, jest depozytariuszem wartości opartych właśnie na dekalogu, jest opoką narodowej tradycji. I na szczęście w Polsce mamy taką możliwość, że możemy czerpać z naszego dziedzictwa narodowego, przechowywanego właśnie przez wieki, od pokoleń, przez Kościół. I artyści dzisiaj, to jest jeszcze istotne bardzo, że artyści dzisiaj nie przedstawiają żadnego programu pozytywnych wartości. Wszystko, co robią, z nielicznymi wyjątkami, jest oparte na negacji. To jest nihilistyczna wizja świata. Taka nihilistyczna wizja świata prowadzi do nieszczęścia. Bo kiedy nie mamy na czym się oprzeć, tracimy tożsamość i można człowiekiem takim właśnie dowolnie manipulować. I chyba myślę, że właściwie o to chodzi dziś tym wszystkim środowiskom, które próbują tak szalenie zateizować świat, żeby właśnie człowieka obezwładnić, odebrać mu taką gotowość do walki o wartości. I taką siłę, a jak się tego człowieka pozbędzie tych wszystkich elementów, no to po prostu jest jak kukła. Ja dzisiaj obserwuję niejednokrotnie na widowni, na widowniach teatralnych właśnie ludzi, którzy zachowują się, no przepraszam bardzo, zachowują się jak kukły, klaszczą, cieszą się, śmieją się w takich sytuacjach, gdzie powinni wyjść, obrażeni wyjść na znak protestu, wyjść z sali teatralnej, bo są obrażani ze sceny,
ale oni te ataki ze sceny nie odbierają widocznie do siebie, tylko, no nie wiem, odbierają w stosunku do kogoś innego, czyli no powiedzmy, prawda, rząd. Wszystkiemu winien jest rząd, a najlepiej, jeśli to jest prezes Kaczyński, więc wszystkiemu winien jest... No to ja i tak mówiłam, że jest bardzo mało sztuki tutaj w Warszawie, że chamstwa pewno, draństwa, drobna mieszczaństwa, no ale ta Rumunka jeszcze mówi, że nijawnego skurwysyństwa, no to jak chamstwo, no to jest to jednoznaczne. Na jednym wózku to wszystko jest. Ale to w Warszawie pasuje. Tutaj to w Warszawie wszystko współpracuje ze sobą. Gra. Gitara gra. A obok gitary są święci ludzie, świadkowie Jehowy, którzy i tak tutaj w Warszawie, no właśnie dlatego nie mieszkają, ale przyjeżdżają tu, dojeżdżając z Anglo-Ameryki, Białystok prawosławnej i stoją tu cały dzień ze Słowem Bożym, ale kto reaguje na Słowo Boże? Kto reaguje? Słowo Boże na straży. Kto weźmie strażnicę? Kto? Pamiętam, mam przed oczami obraz Pana Jezusa z takim bijącym sercem wyeksponowany na całą tylną ścianę sceny. No to po prostu publiczność pękała ze śmiechu, bo to o to chodziło, żeby taką karykaturę pokazać. To o nim się mówiło, że on nosi różaniec w kieszeni. Więc ja, pisząc recenzję, zadałam pytanie, w jakim celu nosi ten różaniec w kieszeni? No, to taką miałabym odpowiedź na stwierdzenie pana artysty, jak on się nazywa, bo ja nawet... Jakubczak, tak? Piotr Jakubczak. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Ja również. No i za tą przestrogę, za takie uczulenie na prawdziwe, na szukanie prawdziwego piękna. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Serdecznie ojca i wszystkich państwa. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pani Tamida Stankiewicz Podchorecka, krytyk teatralny, publicystka naszego dziennika, była naszym gościem. Tacy ludzie są, no. Ja myślę, że to nawet nie ma co tutaj wynajmować takich ludzi. Jak się pojedzie na budowę Szeligowska, to tam i z Ukrainy, ale i stąd, z Polski. Ile chamów. Nie wszyscy, nie zawsze, ale gdy jest grupa, to na pewno. To więc Biblia mówi, nie idź za tłumem w złym celu. Ale niestety to jest łatwizna. Na łatwiznę wszyscy idą. Jak jeden piarnie, to i drugi to samo. Trzeci, czwarty, moher. A świadków Jehowy nie ma tutaj. Nie ma. Ja sama walczę z czterema czubkami. Mareczek, Kurczaczek, Przybyłowicz, no i Talitka. Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan doktor inżynier Antoni Ziemba z Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, wiceprezes tej federacji. Witamy, szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Panie doktorze, kolejna odsłona, jakby kolejna możliwość i okazja do tego, by bronić życia, pojawiła się po deklaracji pana prezydenta Andrzeja Dudy i zaproszeniu do debaty na temat kształtu, ewentualnego kształtu nowej konstytucji. Jest od razu propozycja Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w tej sprawie. Proszę Państwa, ja w tej chwili będę mówił jako wiceprezes Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia, bo ta inicjatywa, którą za chwilę zaprezentuję, to jest inicjatywa Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia, która wychodzi naprzeciw propozycji, sugestii pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wiemy, w święto 3 maja pan prezydent zaproponował podjęcie rzeczowej, poważnej dyskusji nad ewentualną zmianą Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Nasza federacja przyjęła to oświadczenie, tą zapowiedź z ogromną radością, z wielu względów, ale przede wszystkim dlatego, że jak nasi drodzy słuchacze pamiętają, prawie 10 lat temu kręgi obrońców życia podjęły próbę doprecyzowania, wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia każdego człowieka poprzez dopisanie do artykułu 38 naszej dzisiaj obowiązującej konstytucji tych czterech ważnych słów: odpoczęcia po naturalny kres. Ja pozwolę sobie przedstawić to, co przygotowała Polska Federacja Ruchu Obrony Życia w sensie listu do pana prezydenta. To jest krótki tekst, a później jeszcze może będziemy mieli czas na chwilę dodatkowych informacji. Cytuję ten apel, który chcielibyśmy, żeby był powszechny, żeby znalazł powszechne poparcie i umocnił pana prezydenta w zamiarze zmiany konstytucji, a przede wszystkim wzmocnieniu ochrony życia. Cytuję. Szanowny pan dr Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Polski. Zachęceni przez pana prezydenta, odpowiadając na apel Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia, chcemy włączyć się do narodowej debaty konstytucyjnej. Ta ważna i oczekiwana przez wiele środowisk inicjatywa jest w swej istocie wezwaniem do budowania fundamentu ustroju społecznego godnego niepodległej Polski. Owocem zainicjowanej przez pana prezydenta debaty ma być nowa konstytucja. Nie wyobrażamy sobie, aby zabrakło w niej precyzyjnych gwarancji prawnej ochrony życia. Dlatego dla uniknięcia wszelkich wątpliwości postulujemy uzupełnienie obecnie obowiązującego artykułu 38 Konstytucji dotyczącego prawa do życia w ten sposób, aby ten artykuł przyjął brzmienie: Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy przekonani, że tylko konstytucja bazująca na poszanowaniu fundamentalnego prawa do życia wszystkich obywateli bez żadnych wyjątków jest godna narodu aspirującego do ustroju społecznego realizującego zasady cywilizacji życia i miłości. To jest pełny tekst tego apelu. On jest zamieszczony na stronie www.petycjakonstytucja.pl. W internecie oczywiście można go dosłownie dzisiaj podpisywać, bo jest już ta strona uruchomiona i trzeba, żebyśmy na różne sposoby wspierali po pierwsze uchwalenie nowej konstytucji, drugie to ten zapis proponowany przez obrońców życia z federacji był wprowadzony już w tą konstytucję, którą mam nadzieję uchwalimy. Ja jeszcze pozwolę sobie na jeden taki komentarz, bo wiemy, lewicowe, liberalne środowiska ostro zaatakowały pomysł pana prezydenta Andrzeja Dudy. No przypomnę, bo myślę, że wszyscy pamiętamy, że była już podjęta próba prawie 10 lat temu, w 2006 roku, wzmocnienia, doprecyzowania ochrony życia człowieka w naszej konstytucji. No niestety, nie będę wymieniał tych ugrupowań, które nas wówczas zawiodły, nie udało się wprowadzić tych czterech słów: od poczęcia do naturalnej śmierci, ale tamta debata przy bardzo trudnej sytuacji medialnej, dzisiaj mamy dużo lepszą, wykazała, że społeczeństwo chce takich zmian. Ja podam tylko jedno zestawienie liczbowe. Otóż środowiska lewicowe w 2006 roku, zaraz po ogłoszeniu w sierpniu tego roku, 2006 roku, propozycji wzmocnienia ochrony życia, rozpoczęły taką akcję kontra i między innymi apelowały i zachęcały do pisania na adres marszałka Sejmu swojego sprzeciwu, swojego nie wobec tej proponowanej zmiany. Myśmy jako obrońcy życia oczywiście też podjęli podobne działania i ja po prawie pół roku otrzymałem ostateczny wyrok w sensie zebrania ostatecznego
tuż przed głosowaniem w Sejmie tej zmiany w Konstytucji. Otóż za tą dobrą zmianą, za wzmocnieniem ochrony życia do Kancelarii Marszałka Sejmu wpłynęły podpisy 506 tysięcy obywateli za wpisaniem tych czterech słów odpoczęcia po naturalny kres. Proszę Państwa, przeciwko tej propozycji ile było podpisów obywateli? 1900, niecałe dwa. Oczywiście ta sprawa była podawana w Radiu Maryja, w tej naszej katolickiej prasie, ale jestem głęboko przekonany, że dzisiaj większość polityków nawet nie wie, że taki był stosunek obywateli do tej zmiany konstytucji w sensie ochrony życia. Absolutnie tak. 506 tysięcy do niecałych 2 tysięcy. No więc myślę, że tutaj nikt, który z polityków, który zaangażuje się, mam nadzieję, w to wzmocnienie konstytucyjne, wzmocnienie ochrony życia, no nie ma wątpliwości, że będzie miał ogromne poparcie społeczne. I dosłownie na koniec jedna rzecz. No widzimy, co się dzieje w strukturach Unii Europejskiej, jakie są ataki, jakie jest lekceważenie wręcz Polski i wzmocnienie takie konstytucyjne, wzmocnienie ochrony życia każdego Polaka, także myślę oczywiście o poczętych, a nie narodzonych dzieci poprzez konstytucyjny zapis, byłoby ze wszech miar pożyteczne, czy nawet jest, wydaje się, że chyba nawet konieczne w tej naszej aktualnej międzynarodowej sytuacji. Bardzo dziękuję panie doktorze, zachęcamy więc do podpisywania petycjakonstytucja.pl. Pan doktor inżynier Antoni Ziema był naszym gościem. Dziękujemy serdecznie panie doktorze. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie, dziękuję Państwu również. To był ostatni temat w tej części aktualności dnia, minuta po godzinie 14. Już za moment serwis informacyjny. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłas na płat. Powstań z chorem, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz Pan dara. Powstańcie z mocy, która zbywa. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłas na płat. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandar. Powstańcie z pomzy, Bóg nam wzywa. Jedź albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, pytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas? Kto sprzedał pamięć dawnych kłamali przez 8 lat i kłamią teraz. W ten sposób w posłupisu Dominik Tarczyński odniósł się do dzisiejszego wystąpienia polityków PO. Lider PO Grzegorz Schetyna zadeklarował dziś, że jego partia zlikwiduje IPN, rozszerzy program 500+ na pierwsze dziecko oraz przekaże kompetencje CBA do Komendy Głównej Policji i CBŚP. Dodał, że PO nie chce podwyższać wieku emerytalnego, nie będzie też przyjmować nielegalnych migrantów. To schizofrenia polityczna, ocenił w rozmowie z naszym reporterem poseł PiSu Dominik Tarczyński. Kłamali przez 8 lat, kłamią teraz, zmieniają zdanie 3 albo 4 razy dziennie. To nie jest poważne, to jest groteska. Oczywiście Polacy nie dadzą się oszukać, bo nie słowa, a czyny świadczą o tym, jakie mieli plany. Na tydzień przed wyborami ogłoszono przetarg na 10 ośrodków dla nielegalnych imigrantów w całym kraju, bez konsultacji z samorządami, bez konsultacji ze społeczeństwem, a więc oni już
byli przygotowani na to, aby przyjąć nielegalnych imigrantów, i to jest kwestia, która jest sporna. Oni już to planowali, już to realizowali. Oczywiście wiek emerytalny podnieśli, więc to jest też fakt. Jeżeli chodzi o 500+, krytykowali, mówili, że nie ma i nie będzie tych pieniędzy. Te pieniądze są i wpływają na konta. Nielegalnych. Więc są w takiej schizofrenii politycznej, groteskowo obrażającej inteligencję Polaków. Z kolei szef klubu PO Sławomir Neumann kolejny raz zaapelował dziś do polityków PiSu o podjęcie wyzwania i debatę z Platformą w sprawie programów. Oczekujemy do piątku do 10 na przyjęcie zaproszenia do debaty przez polityków PiSu przez ministrów rządu, Beaty Szydło podkreśliła. Poseł Dominik Tarczyński zaznaczył, że jeśli PO nie przeprosi za bycie totalną opozycją, nie ma o czym debatować. Ministerstwo Obrony Narodowej zapozna się z wnioskiem PO do prokuratury w sprawie przetargu na śmigłowce dla wojska. Jeżeli to zawiadomienie zawiera nieprawdę, podejmiemy stosowne działania, powiedział wiceszef MON-u Michał Dworczyk. Politycy PO zapowiedzieli dziś, że dziś złożą w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z przetargiem na śmigłowce. Wcześniej zapowiadali wniosek w sprawie rzekomego przekroczenia uprawnień przez ministra obrony Antoniego Macierewicza w związku z ujawnieniem tajemnic polskiego wojska. PO twierdzi, że dr Wacław Berczyński, Kazimierz Nowaczyk i Bartłomiej Misiewicz te osoby nie zostały zweryfikowane przez służby i nie miały certyfikatów. To nie jest prawda. Platforma prowadzi dezinformację, podkreślił wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk, odnosząc się do zarzutów PO. Dzisiejszy wniosek, jak zrozumiałem z konferencji przed chwilą, dotyczy zupełnie czegoś innego. Dotyczy badania przetargu, który, proszę Państwa, przypomnijmy, bada prokuratura. Dlaczego? Bo parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek do prokuratury w związku z nieprawidłowościami na etapie wyłaniania śmigłowca wielozadaniowego dla Wojska Polskiego. Nakradli, teraz wiesz, boją się. Z dokumentacją i negocjacjami offsetowymi. Nakradli, i teraz dalej kradną. W ostatnich dniach wprowadzała w błąd. Nie mają co, to wściekają. Widzów i media, mówiąc, że minister Macierewicz bezprawnie udostępnił dokumenty doktorowi Berczyńskiemu. MON zapowiadał wcześniej, że jeżeli politycy PO zawiadomią prokuraturę w sprawie rzekomego przekroczenia uprawnień przez szefa resortu, ministerstwo złoży wniosek o ściganie z posłów PO za złożenie fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Spór wokół rządowego projektu... Specjalnie to zrobili, bo wiesz, żeby zadymę robić. No to są ludzie, to są Polacy? Zadymę powiedział poseł PiSu Andrzej Matusiewicz. Ale dziadom dobrze tam pod tym Sejmem, ale dobrze. Ciekawe, komu lepiej, czy pod Sejmem, czy pod Kościołem. No, komu lepiej, czy pod Sejmem, czy pod Kościołem. Tam mamy Janka Witka, malutki był. No ten Mikołaj to pewnie już dawno nie żyje i Janek nie żyje, nikogo nie ma. Po raz krówka jest. Kadencji jej 15 krowa jest odwiecznym kultem. Zdaniem opozycji proponowane przepisy są niekonstytucyjne i zmierzają do podporządkowania sędziów partii rządzącej. Według PiSu to dotychczasowe regulacje są przyczyną niewydolności polskiego sądownictwa. Wiele pytań wywołał też m.in. zapis dotyczący zgłaszania kandydatów do KRS-u. Możliwość taką chcą mieć też stowarzyszenie sędziowskie. Do kwestii tej odniósł się poseł Andrzej Matusiewicz, wiceszef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. My będziemy się starali również uwzględnić postulaty środowisk sędziowskich, tych środowisk zgromadzonych w stowarzyszeniach, żeby nie tylko prezydium Sejmu, co najmniej 50 posłów, ale również środowiska sędziowskie mogły zgłaszać poprzez te stowarzyszenia, mogły zgłaszać kandydatów na członków do Krajowej Rady Sądownictwa. Do prac nad ustawą o KRS Sejmowa Komisja wróci najwcześniej w przyszłym tygodniu. Termin kontynuacji posiedzenia nie jest na razie znany. W Sejmie została dziś otwarta wystawa poświęcona Józefowi Piłsudskiemu. Ekspozycja ma na celu ukazanie marszałka nie jako wodza, polityka, naczelnika państwa czy ministra, lecz jako osobę prywatną, syna, brata, męża i ojca. Także jako osoba prywatna Józef Piłsudski dla wielu obywateli mógł być wzorem, podkreśla inicjator wystawy, poseł Michał Jach, szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Przede wszystkim to chcieliśmy pokazać marszałka Piłsudskiego nie z poziomu tego piedestału, na jakim słusznie się znajduje, ale pokazać go, że on był również zwykłym człowiekiem, ojcem, mężem, z problemami takimi jak każdy ojciec, jak każdy obywatel, ale żeby pokazać, że również on jako osoba prywatna również może być wzorcem dla obywateli, dla nas, pokazać, że Józef Piłsudski to bohater, który tworzył naszą historię, ale jednocześnie był zwykłym człowiekiem, tak jakby przybliżyć bardziej obywatelom.
Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Złowie na Wileńszczyźnie w patriotycznej rodzinie. Zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie. Amerykańskie media są podzielone w ocenie przyczyn odwołania szefa FBI Jamesa Comeya. Według New York Timesa miało ono związek ze śledztwem w sprawie powiązań otoczenia prezydenta Donalda Trumpa z Rosją. Zdaniem dziennika dochodzenie to mogło doprowadzić do odwołania szefa państwa. W opinii gazety zdolności FBI do dalszego badania powiązań Trumpa i jego otoczenia z Rosją będą sparaliżowane. Fox News wskazuje z kolei na sprawę używania przez Hillary Clinton prywatnego serwera w korespondencji mailowej obejmującej poufne materiały rządowe. Comey w czasie śledztwa w tej sprawie miał dopuścić się poważnych błędów. Clinton oskarżyło go o przyczynienie się do jej porażki w wyborach. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś o godzinie 19 transmitować będziemy mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, jak również za naszą ojczyznę. Mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz prałat Tadeusz Huk, członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Warszawskiej. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. Zapraszamy też na rozmowy niedokończone, w których podejmiemy temat sytuacja geopolityczna Europy. Naszym gościem będzie dr Jan Wiśniewski, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Pierwsza część tego spotkania w telewizji TVAM o godzinie 18.15. Druga w Radiu Maryja o 21.30. Minut po godzinie 14 to czas naszej modlitwy popołudniowej z liturgii godzin. Zapraszam bardzo serdecznie całą rodzinę Radia Maryja do wspólnej modlitwy. Dzisiaj środa, 10 dzień maja, 4 tydzień okresu wielkanocnego, więc 4 tydzień psałterza. Hymn Tobie chwała, Synu Boży znajdziemy na stronie 430, a w wydaniu skróconym na stronie 452 i następnych. Psalmy, strona 1164 i strony następne i czytanie z listu do Efezjan w tomie drugim na stronie 616. Czyli widzicie Państwo, takie to są buty. Już nie ma z nami, że... Boże, wejrzyj ku wspomożeniu mego. Chcę, żeby spinać ruch. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. On w 2013 mniej więcej roku wcześniej chwała Tobie, Synu Boży, pierworodny wśród umarłych, światło nigdy nie gasnące. Także proszę Państwa, różne rzeczy. Piękne rzeczy wodne nawet prowadził Ojca Bezmocnego. Pomóż nam, prosimy Panie, spełniać Twoją Ewangelię, żyjąc w zgodzie i miłości, która źródła no przecież on pomógł wygrać Trumpowi w pewnym sensie. I Trump zresztą go ściskał nawet zaraz po wyborze na urząd i pewnie gwarantował mu trwanie na urzędzie. Natomiast mamy drugie śledztwo w tej sprawie. Mamy śledztwo na przykład Departamentu Sprawiedliwości, ale z całego serca wołam w Radio Koncita, proszę być z nami. Dzisiaj, proszę Państwa, słońce zaraz zaświeci nam. Słońce. Przychodzę o świcie i wołam, pokładam ufność w Twoich słowach. Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, aby rozważać Twoje słowo. W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego i daj mi życie zgodne z Twoim przekazaniem. Zbliżają się niegodziwi moich prześladowcy. Dalecy są oni od Twojego prawa. Jesteś blisko, Panie, i wszystkie Twe przykazania są prawdą. Dawna wiem w Twoim napomnieniu, że ustaliłeś je na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi.
Duchowi Świętemu. Ponieważ prowadził śledztwo, a był w ogóle wybrany przez prokuratora generalnego Richardsona, Richardson zaryzykował i zastąpiony został Boże pomsty, Panie, Boże pomsty, ukaż się w blasku. Zatuszowania skandalu, później pani Janet Wilson odchodzi z trawników dla klienta doktora. Jak długo, Panie, występni, jak długo występni, chełpić się będą. Po prostu zdławić to śledztwo, koło jego. Depczą Twój lud, Panie, uciskają Twoje dziedzictwo. Mówią, Pan tego nie widzi, nie dostrzega tego Bóg Jakuba. Czy nie usłyszy ten, który wszczepił ucho, ten, który stworzył oko, nie zobaczy? Znane są Panu ludzkie myśli, wie, że są marnością. Erdoganem czy z rządem tureckim reprezentował firmę i dostał $500 000 i 90 milionów do stacji 600 000, aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych, zajął lub wykopał występny.